Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję, taką w miarę krótką się postaram, pudru z Diora. Od razu mówię, jest to mój ulubiony puder i chciałabym go Wam gorąco polecić. Przedstawię Wam jego zalety przede wszystkim, jeżeli chodzi o wady, to ja w tym produkcie żadnych wad nie widzę, więc to będzie naprawdę bardzo pozytywna recenzja. Najpierw może zacznę od tego, że to jest puder z Dior. Nazywa się Dior Skin Nude Air Loose Powder, czyli to jest ta seria Air, czyli taka, wiecie, bardzo delikatna, leciutka i tak dalej. Jest to puder przede wszystkim, jest on dostępny w ogóle w Sephorze oraz w Douglasie w czterech odcieniach. Ja mam tutaj kolor 020. I to jest kolorek, który na tą porę roku, co teraz jest, sprawdza mi się idealnie. Natomiast jak byłam blada, to ten puder troszeczkę był za ciemny, ponieważ on jest niby transparentny, ale jednak ma ten kolor w sobie, troszeczkę zabarwia tą skórę bardzo delikatnie. Jak jesteście bardzo blade, to ten kolor 020 może być ciut za ciemny dla Was. Ja go wtedy i tak używałam, i tak, ale jest dostępny jaśniejszy kolor. W każdym razie, który się nazywa 010. I tamten myślę, że dla bardzo bladej karnacji się idealnie sprawdzi. Są też ciemniejsze od tego oczywiście odcienie. Puder ten ma tutaj 16 gramów, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie 16 gramów, 12 miesięcy przydatność od otwarcia i ten kolor nazywa się Beige Clear Light Beige. To jest puder, który jest bardzo mocno zmielony, to po pierwsze. Który jest delikatnie rozświetlający, ale bardziej daje mat niż rozświetlenie. To nie jest mat taki pusty, suchy. Ten puder też nie jest absolutnie suchy, ale też nie jest mokry. On jest taki, ma idealną formułę, konsystencję jak dla mnie. Jest bardzo mięciutko zmielony, jest taki puszysty, bardzo delikatny. Ja go zaraz nałożę na twarz i pokażę Wam, jak on wygląda, jak on będzie wyglądał. To, co w tym pudrze najbardziej lubię, to to, że on niesamowicie długo utrzymuje wszystkie podkłady. Wszystkie. Ja byłam po prostu w wielkim, ogromnym szoku, jak używałam go pierwszy raz, jak go nałożyłam z podkładem Guerlain Lingerie Depot. Z tamtym podkładem i cały dzień po prostu trzymało się to na mojej skórze w idealnym, niezmienionym, kompletnie niezmienionym stanie. Potem go używałam z podkładem takim wodnym z Shiseido. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ale on jest bardzo taki leciutki, delikatny, właśnie taki mocno błyszczący, mocno świecący i też bardzo, bardzo dobrze mi utrzyma tamten podkład. Także to jest naprawdę jego ogromna zaleta, że on bardzo dobrze trzyma wszystkie podkłady w ryzach. Kolejna zaleta jest taka, że on jest tak mięciutko zmielony, taki jest delikatny, że nieważne z jakim podkładem go nałożę, z każdym będzie wyglądał dobrze. Lekkie podkłady dalej będą leciutkie, dalej będą lekko wyglądały na twarzy. Nie będzie żadnej szpachli, żadnej grubej warstwy makijażu, nieważne ile tego pudru nałożę na siebie. Natomiast te podkłady, które są takie właśnie gęste, klejące same z siebie, po nałożeniu tego pudru nie będziemy mieć żadnego ciastka na twarzy. Żadnego, wiecie, takiego przyklejonego pudru, gdzie bardzo często właśnie coś takiego mi się działo z innymi pudrami. No z tym nie ma czegoś takiego po prostu. Nieważne z jakim podkładem go użyję, zawsze wygląda świetnie, zawsze jest niezauważalny ten makijaż. Oprócz tego, jeżeli mamy podkład, który jest taki, który nam podkreśla po prostu pory, podkreśla strukturę skóry, nałożąc, jak nakładamy właśnie ten puder na niego, to pory są zasunięte, są pory zlikwidowane, takie wiecie, wygładzone. Po prostu odbija, przepięknie odbija światło, natomiast on sam z siebie jest matującym pudrem. On nie ma żadnych drobinek w sobie, nic takiego. Nawet ma odrobineczkę takiej jasnej, po prostu może perłowej poświaty, ale to też nie jest taka perłowa poświata, jaką zawsze znamy, nie wiem, nawet w podkładach czy coś. On jest niezauważalnie rozświetlający po prostu. Przepięknie wygląda na skórze. Jest drogi, kosztuje 245 zł, czy w Sephorze, czy w Douglasie. Ale uważam, że naprawdę jest godny swojej ceny, ponieważ jest to jeden z najlepszych pudrów, w ogóle chyba najlepszy puder, jaki mam. Uwielbiam puder z Narsa, natomiast puder z Narsa jest bardziej rozświetlający i mniej krócej utrzymuje po prostu podkłady. Ten naprawdę bardzo długo trzyma wszystko, pięknie matuje, przy czym nie jest sucha ta twarz. A właśnie, to jest następny plus jego, że on kompletnie nie przesusza suchej skóry. On matuje, ale nie ma uczucia tego ściągnięcia, takiego wiecie, takiego papieru ściernego po prostu na twarzy. Absolutnie nie ma żadnego ściągnięcia. Po prostu on tak jakby nawilżał, matowił, nawilżał tą skórę. Jest po prostu niezauważalny na twarzy, naprawdę przepięknie wygląda, wygładza tą skórę, nadaje jej takiego wewnętrznego po prostu odbicia, wewnętrznego blasku, ale takiego bardzo dyskretnego, delikatnego.
naprawdę jest. Wyśmiał dokładkę, jest jeszcze bardzo, bardzo wydajny. Naprawdę niewielka ilość wystarczy, żeby pięknie zmatowić całą skórę i żeby ten mat się trzymał naprawdę przez długi czas. Mi na takich normalnych, standardowych, średnich podkładach, nie zbyt mocno matowych i niezbyt rozświetlających, po tym pudrze trzymają mi się, znaczy mat trzyma mi się na twarzy przez co najmniej 5 godzin, taki idealny, nienaruszony i tak dalej. Potem może troszeczkę gdzieś tam się zaczyna coś błyszczeć, tutaj mi przeważnie na tym pasku tutaj przy czole i to wszystko. I tak jak mówię, w ogóle nie ciastkuję podkładów, jak są podkłady na przykład ciężkie same z siebie, czy na przykład przypudrowane innym pudrem, po kilku godzinach tutaj się gdzieś rozwarstwiają, na brodzie się rozwarstwiają i tak dalej, a przypudrowane tym pudrem się nie ruszają, po prostu nie ruszają się z miejsca. Jest moim zdaniem bardzo dobry i oprócz tego jest bardzo wydajny, ponieważ on naprawdę niewiele go trzyma, to po pierwsze. Ja go używam już przynajmniej pół roku, może nawet trochę więcej. Nie używam go codziennie, ponieważ mam 3 pudry na zmianę, ale używam go mniej więcej tyle samo, co na przykład Narsa, pudru z Narsa oraz pudru z Chanel, a tamte mi się już kończą. A ten, nie wiem, 3/4 jeszcze opakowania tutaj mam. Zużyłam może 1/3 dopiero. Także naprawdę świetny puder. Opakowanie ma takie, że tutaj spokojnie możemy sobie wysypać odrobinkę. To jest bardzo fajne. I ma tutaj oczywiście dziureczki. Tak się prezentuje w ogóle ten kolor. I teraz pokażę Wam, jak go nakładam. No, nakładam go normalnie. Nigdy nie nakładam pudru, że o, tak omiatam sobie twarz, tylko po prostu go delikatnie wklepuję w skórę i pędzelek, który najlepiej mi się sprawdza do niego i ogólnie do wszystkich pudrów, to jest ten, to jest Max w numerze 138. To jest najlepszy pędzel do pudru. Więc dobrze dziewczyny, ja Wam pokażę teraz, jak to będzie wyglądało. Na skórze mam, tak jak wspominałam, Shiseido Synchro Skin Glow, który jest sam z siebie bardzo, bardzo taki połyskujący. Może nie jakoś bardzo, bardzo, ale no połyskuje się na twarzy. Daje taki zdrowy efekt glow. I jeżeli chciałabym, dzisiaj go nałożę, tak? Nałożę ten puder. Ale normalnie, gdy mam jakiś podkład, który bardzo mi się podoba, właśnie to jego rozświetlenie przepiękne, to na niego nakładam puder z Narsa, ponieważ on najmniej matowi skórę. A gdy nałożę ten puder, to całkowicie błysk będzie zabrany. Także to jest plus, ale może być dla kogoś też minusem. Ja mam właśnie na zmianę ten puder z Narsa, bądź na przykład z Chanel. Jeżeli chodzi o puder z Chanel, ten Less Beige, to tamten matuje lepiej niż Nars, natomiast gorzej niż ten na pewno. Ten dłużej, lepiej matuje i dłużej trzyma podkłady na twarzy. Więc tyle. Dobra, nagadałam się. Zrobię zbliżenie i pokażę Wam, jak on będzie wyglądał na skórze. Tak wygląda moja skóra nieprzypudrowana. Wysypuję go sobie troszkę. Pokażę Wam tak w zbliżeniu, jak to się prezentuje tutaj. Widzicie? Nałożę go tak na palec. Bardzo miałki. Bardzo fajny jest. Ale nie czuć takiej suchości mocnej, takiego papieru ściernego właśnie. Jest taki po prostu jedwabisty. Jedwabisty jest ten puder. Wysypuję odrobinę. I też to jest fajne w tym pudrze, że nieważne ile go nałożymy, to on zawsze będzie ładnie wyglądał, zawsze będzie tak naturalnie wyglądał i on się po prostu dobrze wtapia w skórę. On nie siedzi na twarzy, nie siedzi na skórze, tylko się tak jakby łączy z tą skórą zawsze. Nieważne jaki podkład nałożę. Więc dobrze, nałożyłam go tutaj, odrobinę tego pudru nałożyłam na tą stronę tutaj, na ten policzek. Widzicie, ten błysk jeszcze gdzieniegdzie przebija. Gdybym chciała całkowicie zakryć błysk na mojej skórze, co nie lubię tego robić, więc tak nie robię, ale gdybym chciała, to bym po prostu więcej tego pudru nałożyła. A tak nakładam go w takiej minimalnej ilości subtelnej, a on trzyma się i tak bardzo dobrze na tej mojej skórze. Omiotę sobie już teraz całą twarz. Dobrze. Teraz mam nałożonego go na całą twarz. Tak możecie zobaczyć, jak wygląda.
Jak widzicie, bardzo delikatnie odbija światło, bardzo delikatnie. I moja skóra jest gładziutka, jest bardzo przyjemna w dotyku. I oprócz tego chciałam Wam powiedzieć, że on mi nie podkreśla ani suchych skórek, nie wysusza mi twarzy, to już Wam mówiłam, i nie wchodzi mi w żadne pory, absolutnie wygładza wręcz moją skórę. I też nie wchodzi w żadne załamanie skóry, na przykład w zamarszczki, ani nic takiego. Także wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze na mojej skórze. I bardzo się dobrze trzyma, tak jak Wam mówiłam. Bardzo lubię ten puder, naprawdę bardzo. Serdecznie Wam go polecam. Wiem, że wiele z Was na pewno go już ma, bo mi nawet pisałyście, że go kupiłyście i jesteście zadowolone, więc bardzo mnie to cieszy. No, od siebie naprawdę bardzo serdecznie go polecam. Jest drogi, wart swojej kasy na 100%. Moim zdaniem warto wydać na niego te pieniążki, szczególnie z zniżką minus 20%. Ja też go właśnie z taką zniżką kupowałam, ponieważ no, jest bardzo, bardzo wydajny, jest bardzo dobry, krzywdy nie robi, wręcz przeciwnie. Także uważam, że jest naprawdę godny swojej ceny i na pewno godne uwagi. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Napiszcie, która z Was go ma i jak Wam się sprawdza, czujecie ten puder. Także buziaczki. Pa.